Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. W zadaniu numer 1 komputer wylosował światła stop do sprawdzenia i płyn hamulcowy. Czyli na początku zaczynamy od ubioru. To jest ten pierwszy element z 6, czyli ubieram się. Tu sprawdzam naciąg łańcucha. Sprawdzam światło stop. Pozycja kluczyka w pozycję zapłon. Przedni hamulec, widzę, że na rękawicy się świeci. Tylny hamulec, że również się świeci. Zbiornik płynu hamulcowego przód, powyżej minimum. Zbiornik płynu hamulcowego tył, między minimum, maksimum, poziom prawidłowy. Przeprowadzenie motocykla. Zwalniam motocykl z podpórki, skręcam na maksa kierownicę, rozglądam się. Przypominam, po linii mogę chodzić, na linię kołem nie mogę najeżdżać. Pierwsza zmiana kierunku. Druga zmiana kierunku do przodu. I trzecia zmiana kierunku do tyłu. Wprowadzam w pole. Stawiam motocykl na podpórce. Wsiadam na motocykl. Zwalniam motocykl z podpórki. Ustawiam lusterka. Przypominam, że punkt 6 kończy się przygotowaniem do jazdy w ruchu drogowym. Przekręciłem kluczyk w pozycję zapłon. Uruchomiłem silnik. Widzimy, światła mijania się świecą. Czyli teraz mogę potwierdzić egzaminatorowi, że jestem gotowy do jazdy w ruchu drogowym. Czyli pamiętajcie, wjeżdżamy po liniach przerywanych, wyjeżdżamy po liniach przerywanych. Również trzeba pamiętać o tym, że na placu manewrowym WORD obowiązują ogólne zasady w ruchu drogowym, które nas obowiązują. Między innymi nie najeżdżanie na linie ciągłe, czyli jeżeli wykonujecie zadanie i przejeżdżacie do kolejnego zadania, to starajcie się omijać również linie ciągłe. I na zakończenie, jeżeli chodzi o to zadanie, to pamiętajcie, nie jest ono trudne, ale wymaga treningu. Nie decydujcie się od razu i nie podchodźcie do tego na zasadzie takiej, że od samego początku musicie się mieścić między liniami. To będzie powodowało, że wasza psychika będzie siadała i dużo dłużej będzie trwał trening. Czyli na początku, jeżeli wyjeżdżacie za linię, to się nic nie dzieje. Musicie skupić się przede wszystkim na technice, na pracy górną częścią ciała, na pracy wzrokiem. To są podstawowe elementy, jeżeli chodzi o to zadanie. I popatrzmy, instruktor prezentuje zadanie egzaminacyjne, przejazd między 5 bramkami, tak zwany slalom wolny. Pamiętajcie, tak jak każde zadanie, należy upewnić się na początku o możliwości jazdy i jeżeli chodzi o to zadanie, trzeba dwukrotnie pokonać ten slalom. Pierwsza próba, którą rozpoczynamy, zaczyna się po zatrzymaniu, upewnieniu. Drugi przejazd, tak jak tutaj zobaczycie, będzie już bez zatrzymania. I tak jest w WORDzie łódzkim. Jeżeli chodzi o inne WORDy, to zawsze radzę tutaj dopytać, jakie oni mają wymagania, bo miałem kursanta, który doszkalał się u mnie z Poznania i twierdził, że w Poznaniu każdy przejazd zaczynają od zatrzymania, upewnienia o możliwości jazdy, czyli nie ma sytuacji takiej, że między pierwszym a drugim przejazdem się nie zatrzymujemy, tylko co przejazd się zatrzymujemy, dlatego tutaj ja mówię, że te zasady, o których przypominam, jeżeli chodzi o zadanie, obowiązują w WORDzie Łódź. Zwracam również na odpowiednią pracę wzrokiem. Pamiętajcie, zawsze patrzymy na zewnętrzny pachołek, zerknęliśmy, skręciliśmy, przerzucamy wzrok w kolejną bramkę i bardzo ważne, na wyjeździe ostatnia bramka, piąta, jak skręcę, wzrok wysoko podnoszę.
trzeba pamiętać, jako zadanie egzaminacyjne mamy tylko i wyłącznie jeden przejazd po upewnieniu o możliwości jazdy. Teraz jako zadanie egzaminacyjne po upewnieniu o możliwości jazdy zwracam uwagę na to, że nie potrzebujemy aż tak daleko stawać, bo tu prędkości najazdowej nie potrzebujemy zbyt dużej, także nie potrzeba daleko stawać. To jest, nawet bym powiedział, błąd. Punkt wstrętu, jadę, zobaczcie, tak, i upewniam się o możliwości jazdy. Jedynka, dwójka, stała prędkość. Zatrzymał się, nie widzimy tego, upewnił się, tak, i będzie pokonywał przeszkodę. Przypominam, najazd z prędkością na bramkę 50 km na godzinę, a później może już zwolnić, bo nie jest to średnia prędkość przejazdu. Ominął z prawej i teraz drugi przejazd, przypominam, że już bez zatrzymania, nie zatrzymuje się i teraz przejedzie z lewej. Raz mamy ominąć z lewej, raz mamy ominąć z prawej. Tak, dokładnie. Pięknie wykonane zadanie, ominięcie przeszkody. Przypominam, kryteria. Najazd z prędkością na pierwszą bramkę 50 na godzinę. Ominęliśmy z prawej. Drugi przejazd już bez zatrzymania, bo całe zadanie ma dwa przejazdy, czyli między pierwszym a drugim przejazdem nie wolno się zatrzymać. Omijamy drugi raz z lewej, jak pierwszy był z prawej. I wjazd pod wzniesienie. Tak. Upewnienie się o możliwości jazdy. Wjazd pod wzniesienie. Będziemy robić kolejne zadanie egzaminacyjne, czyli tak zwane hamowania do zatrzymania we wskazanym miejscu, tak? I tym wyznaczonym miejscem to będzie ta bramka od omijania przeszkody. Dobra. Jedziesz tam na koniec, zatrzymujesz się, tak jak każde zadanie, zaczynamy od upewnienia o możliwości jazdy, ruszasz, jedynka, dwójka, na mój sygnał hamujesz. Pamiętamy, hamujemy dwoma hamulcami, przód i tył, zbijamy biegi do jedynki, zatrzymanie na lewą nogę, oczywiście na biegu pierwszym. Obejrzymy zadanie egzaminacyjne, hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu, Łukasz nam je zaprezentuje. Upewnia się o możliwości jazdy, rusza, na mój sygnał będzie hamował. Dokładnie. Kolejne zadanie, hamowanie, to hamowanie awaryjne. I tutaj już się nie zastanawiamy, w jakim punkcie, tylko walimy do oporu w hamulec przedni, w hamulec tylny. Przypominam, motocykl ma ABS, także nie powinno nic się stać. Nie powinno dojść do zablokowania koła. Ale wyrabiamy sobie odruch zbijania do biegu pierwszego i zatrzymania nadal na lewej nodze. Dlaczego? Dlatego, że ten hamulec nożny, ta prawa noga ma cały czas trzymać. Zwróć uwagę na to, żeby nogi, kolana wbić w zbiornik, lekko się przesunąć w trakcie tego hamowania do tyłu, łokcie na zewnątrz, żeby nie blokować łokci. Dobra? Żeby nie było to na wyprostowanych, zablokowanych łokciach, bo wtedy cała obręcz barkowa jest zablokowana, jakbyśmy chcieli ominąć, wykonać przeciwskręt, to się nie da. To będzie jakiś taki ala, tylko łokcie na zewnątrz. Wtedy ewentualnie nawet jakbyśmy polecieli na zbiornik, no to nic się nie dzieje. Mamy łokcie ugięte, możemy ominąć przeszkodę, jakbyśmy nie wyhamowali, tak? Działamy. Upewnił się. Rusza. Idzie da. Śmiało. O tak, dokładnie. No ale dlaczego odpuszczam? Trzymać do momentu zatrzymania, nie ma odpuszczania hamulca. Bo w momencie, teraz zobacz, co się dzieje. W momencie, gdy nie wyhamowałeś,
chcesz ominąć przeszkodę. Puszczasz hamulec, nie masz przyczepności pod przednim kołem. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. W opisie umieszczam linki do wykładów z techniki kierowania. Należy to obejrzeć, bo to są podstawy jazdy na motocyklu.